Mieliśmy też już trochę o tej wimbledońskiej trawie, ale chciałem jeszcze pana dopytać tak szczegółowo, jaka jest specyfika tych kortów i dlaczego one aż tak bardzo różnią się i od kortów twardych i też od tej nawierzchni ceglanej, na której Iga Świątek czuje się najlepiej? No przede wszystkim dlatego, że korty trawiaste mają to do siebie, że piłka tam odbija się zupełnie inaczej. To nie jest, my jesteśmy jako... Zdecydowanie niżej, tak? Tak. O to chodzi. Jako, ma niższy kozioł. Ludzie wychowani na kortach ziemnych w większości w Polsce, bądź ewentualnie może na hardzie. Wiemy, że piłka kąt odbicia równa się kątowi, znaczy kąt padania równa się kątowi odbicia. Na ogół ta piłka odbija się równie wysoko. Natomiast trawa to jest taka nawierzchnia, gdzie ta piłka tak naprawdę, my nie mówimy, że się odbija, tylko ona się ślizga. Przez ten poślizg ten kozioł jest dużo niższy. Czyli zawodnicy muszą być dużo niżej na nogach. Muszą być też przygotowani na nieco nieczyste odbicia, dlatego że czasami zdarzają się sytuacje, że po prostu ta piłka nie tylko dostaje poślizgu, ale gdzieś tam na jakiejś jednej czy drugiej kępce dostaje jakiegoś, że tak powiem, innej rotacji. Z tym muszą się liczyć. Także gra na kortach trawiastych jest niewątpliwie o tyle wymagająca, że trzeba grać dużo niżej, trzeba uginać dużo niżej nogi. Za to jest niewątpliwie dużo miękcej w tym sensie, że lepiej dla stawów. Tak? Lepiej dla stawów, tak, tak. Natomiast przy tej szybkości piłki, którą generują już dzisiejsi zawodowcy, rzeczywiście no, trzeba się tam bardzo mocno uwijać i to jest pewnego rodzaju wyzwanie. Myślę, że tu mogę zacytować Karola Stopę, czyli fachowca z naszej branży dziennikarskiej, który powiedział, że wydaje mi się, że każdy człowiek, który nigdy nie grał na trawie, jak wejdzie po raz pierwszy na trawę i będzie próbował parę razy odbić piłkę, to pierwsze parę piłek po prostu nie trafi. Tak? Bo po prostu okaże się, że ten kozioł jest tak zupełnie inny od tych kortów, na których ktoś grał wcześniej, że będzie za każdym razem spóźniony bądź zaskoczony. A co może być takim kluczem do sukcesu właśnie na trawie? Serwis, ten atomowy, wiemy, że i ci zawodnicy i te zawodniczki, które właśnie mają ten element gry dopracowany do perfekcji, czują się najlepiej na trawie, ale też chyba to, o czym pan mówił, czyli ta gra nogami, to są rzeczywiście takie klucze do sukcesu? Czy na pewno... Dobre przygotowanie fizyczne, co do tego nie ma wątpliwości. Na pewno dobry serwis. To odhaczamy, Iga Świątek ma. Tak, na pewno dobry serwis, to też co do tego nie ma wątpliwości, czyli to jest coś, czym siostry William zawsze dominowały. I czego chyba brakowało Agnieszce Radwańskiej. Czego trochę brakowało Agnieszce Radwańskiej na kortach trawiastych, to niewątpliwie. Plus mamy takie zagrania, które może na innych kortach nie mają aż tak wielkiego znaczenia, czyli na przykład slice, czyli to jest tak zwane zagranie podcięte, czy backhand, szczególnie backhand slice, gdzie używamy wtedy rotacji wstecznej. Wtedy ta piłka na kortach ziemnych odbija się też nisko, ale na kortach trawiastych odbija się jeszcze niżej. Czyli można powiedzieć, zmuszamy wtedy naszego przeciwnika do zejścia rzeczywiście bardzo, bardzo nisko. Stąd też jakby w poprzednich latach mieliśmy często dominację stylu surf and volley, gdzie zawodnicy czy zawodniczki próbowały jak najszybciej skrócić wymiany. Dziś to się dzieje o tyle rzadziej, bo jednak szybkość piłki jest tak duża i precyzja uderzeń jest tak duża, że minięcie zawodnika przy siatce jest, że tak powiem, dość, jest łatwiej go minąć niż temu, który atakuje, zagrać czy wolejem, czy chwycić tą piłkę, która go mija. Także tu trzeba... Przy czym tutaj kluczowe jest chyba odczytanie kierunku serwisu, bo też wiemy, że na trawie zdarza się, że zawodnicy w ciemno wybierają kierunek. Czasem to widać, kiedy zawodnik idzie w jedną stronę albo zawodniczka, a serwis idzie w zupełnie drugą stronę, bo tutaj jest trudniej przewidzieć. To można powiedzieć, wręcz humorystycznie podsumował to Hubert Hurkacz po swoim meczu z Nikiem Kyriosem w Halle, gdzie powiedział, że był taki moment w meczu, ja tylko przypomnę, tam się mecz skończył w trzech setach, gdzie Australijczyk wygrał pierwszego seta po jedynym w meczu przełamaniu, a potem Hurkacz wygrał dwa tiebreaki. Hubert powiedział w wywiadzie pomeczowym, że w pewnym momencie on po prostu zgadywał, w którą stronę iść i w zależności od tam wskazówki pokazującej czas upływający, przy nieparzystej szedł w prawo, a przy parzystej w lewo, czy odwrotnie, nie pamiętam, ale w każdym razie no, absolutnie losowo próbował odczytać serwis Kyriosa.